Dzień dobry, o poranku, we wtorek, 7 lipca. Witam Was słowami haseł biblijnych, które są na dzisiejszy dzień dla nas wybrane. Słowo z Psalmu 31, wiersz 23. Rzekłem w niepokoju swoim, zostałem odtrącony sprzed oczu Twoich. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, kiedy wołałem do Ciebie. Oraz słowa z Ewangelii Świętego Marka z 10 rozdziału, wiersz 46 po 49. Syn Tymoteusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy to, że Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. Z całą pewnością w naszym życiu nieraz spotykamy się z takimi wyzwaniami, z takimi doświadczeniami, które wydają się być ponad nasze siły. Często ta proza życia nas bardzo mocno przytłacza, czujemy się obciążeni, nie widzimy wyjścia z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Być może tak zostaliśmy wychowani, że tłumimy to w sobie, że tłamsimy ten głos, który chciałby krzyczeć, który chciałby wypowiedzieć słowa skargi, który chciałby poprosić o pomoc. A tymczasem gdzieś tam na różnych etapach naszego życia te skrzydła, które powinny nam pozwolić odbić się od ziemi, żyć z radością, z uśmiechem, tych skrzydła zostały przycięte, może połamane. Czujemy się bezradni. Boimy się poprosić o pomoc, nie chcemy innych obciążać naszymi doświadczeniami i tak żyjemy z dnia na dzień, a tak naprawdę jesteśmy umarli, bo nie widzimy wyjścia, bo nie widzimy radości, bo nie widzimy nadziei. I tak to Słowo Boże, które dzisiaj rozważamy, zachęca nas do tego, byśmy ten nasz ciężar z siebie zrzucili, byśmy wypowiedzieli to, co jest dla nas trudne. W słowach psalmu psalmista mówi, że miał wrażenie, że jest odtrącony od Boga, a tymczasem ten jego głos, ta jego skarga doszły do Boga. Ten głos błagania został usłyszany i Pan Bóg dopomógł temu człowiekowi, który był w kryzysie swojego życia. To samo w Ewangelii Świętego Marka czytamy o tym ślepym człowieku. Cały świat już go przekreślił. Oni już wiedzieli, że ta jego sytuacja się nie zmieni. A więc po co ma wypowiadać słowa skargi? Po co ma zawracać głowę Jezusowi? Przecież Jezus ma inne, ważniejsze sprawy na głowie. Ma innych ludzi, którym powinien pomagać, a nie ten, który już dawno przez wszystkich został przekreślony, dla którego nikt nie widział nadziei. A jednak Jezus usłyszał ten głos jego skargi, to jego wołanie, dopomógł mu, jego życie się odmieniło. A więc to też jest taka zachęta dla nas dzisiaj, że wszystko może się zmienić, że nawet jeżeli wydaje nam się, że te skrzydła są już połamane, że już się nie odbijemy od ziemi, że będziemy dalej brnąć w tej beznadziei dnia codziennego, to jednak jest nadzieja, jest szansa. To sam Bóg do nas przychodzi i mówi: żyj, uśmiechnij się, zobacz to dobro, które jest koło ciebie, zobacz to błogosławieństwo, które codziennie na ciebie zsyłam. Oderwij się od tych schematów, od tych stereotypów, od tych słów, które inni wypowiadają pod twoim adresem, które często bardzo bolą. Zawierz Bogu, zaufaj Bogu. Zawołaj do Niego, a On pomoże Ci stanąć na nogi, On pomoże Ci rozwinąć skrzydła, On pomoże Ci z radością, z ufnością, z wiarą, z miłością przeżyć każdy kolejny dzień życia. Wtedy odnajdziesz samego siebie, odnajdziesz sens swojego życia, będziesz wiedział, dokąd pójść i co powiedzieć. Dlatego w naszych modlitwach nie bójmy się też słów skargi, nie bójmy się tego, by poprosić Boga o interwencję. Nie bójmy się
wierzyć Bogu, ale też uwierzyć własne siły, własne możliwości, własne zdolności, które przecież Pan Bóg każdemu z nas dał. Dobrego, błogosławionego dnia Wam wszystkim życzę, a to krótkie rozmyślanie zakończmy słowami modlitwy. Panie Boże, Ty nas stworzyłeś, Ty nas ukształtowałeś. Ty chcesz, abyśmy pięknie żyli. Ty chcesz, aby nasze życie było świadectwem o tym, kim jesteśmy i kim Ty nas czynisz, a Ty czynisz nas ludźmi wolnymi. Ty chcesz, abyśmy byli przepełnieni miłością, abyśmy byli szczęśliwi i uśmiechnięci. Dlatego pobłogosław ten dzień. Daj, abyśmy go tak właśnie przeżyli, z miłością, z uśmiechem, dążąc do pojednania. Byśmy stawali na nogi, byśmy rozwijali nasze skrzydła w mocy Twojego Ducha Świętego. Ty bądź z nami, ochraniaj, prowadź, a o to Cię prosimy przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. A Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Dobrego dnia. We'll be right back.